Siema, witam ponownie w Dungeon Bornie. Zagramy sobie dzisiaj druidem, żeby... No ja już tam jedną gierkę nim zagrałem. Było całkiem ok, chociaż ta pantera wydaje mi się, że nie bije jakiegoś super damage'u. I jest taka średnia. Ale pójdziemy sobie na ten tryb, na casual. I plan jest taki, żeby wejść w czerwony portal i zobaczyć, jak wygląda piekło po prostu. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy jest tam ciężko? No i żeby ewentualnie później na normalu tam chodzić, nie? Na tym drugim trybie. Zapomniałem, Jezu, jak ten drugi tryb się nazywał. Szygę dostałem. Nie wiem. Jeżeli chodzi o druida, no to mamy oczywiście staffa. O, to możemy założyć. Mamy staffa i jednoręczną broń plus kulę. Dzięki temu, jak przytrzymamy sobie lewy, cyk, zamrażamy i mamy dodatkowy damage na hita tego zamrożenia też. Możemy sobie tak, o, spamować. Że niestety dostałem hitka. No i tyle. Jeżeli chodzi o skille, Q to jest zamiana w panterę, drugi raz Q to jest odmiana. Tutaj oczywiście mamy lightning. Ciekawe, czy on dostanie. Dostanie. Oj, trzeba na to uważać. I E to jest przyzwanie drzewca, którego jeszcze nie robiłem. Ale zrobimy sobie to, jak spotkam jakiegoś ziomeczka. Na razie nie będę tego wastował. Bo nie wiem, jak to ma cooldown. No i tutaj jest niby to przejście. Tylko ja nie wiem, kiedy to przejście się otwiera. Widzę, nie chcę też za daleko chodzić nigdzie. Bo docelowo, no chciałbym przejść tam, nie? Tu jest boss. Ale tego bossa nie będę robił. Czekam, aż się tu przejście otworzy. Mam nadzieję tylko, że nikt mi tu nie przyjdzie. Że uda mi się pójść tam na to drugie piętro. W zasadzie, to te bronie mają fajne combo. No bo jak ja rzucę sobie tym, to zamrażam chłopa w miejscu. Wtedy mogę zmienić broń i walnąć mu tym piorunem. No, to by mogło fajnie zadziałać. Będzie trzeba to wypróbować, jak będzie jakiś ziomeczek. I ewentualnie wtedy też kliknąć E, żeby drzewca zrespić. Ja nie wiem, czy ten drzewiec w ogóle coś robi. Też trzeba będzie przetestować. No, strefa już będzie taka. Ja nie wiem, kiedy się te portale otwierają. To jest jedyne zejście na dół czerwone. Ale później jeszcze chyba portale się pojawiają czerwone na ziemi. Chyba. Ale nie jestem pewny. A ja chciałbym, kurde, tam zejść, zobaczyć, jak to tam wygląda. Czy jest piekło takie jak w Darkerze? Czy jednak trochę inaczej to wygląda? No i lipa, strefa pojechała. Przejście dalej zamknięte. Niedobrze. Później będzie kolejna strefa, no i przy... Pytanie, czy jak to kolejna nie pojedzie, to też, czy się nie otworzy. Ja jestem w stanie... Chłopa słyszałem gdzieś. Tutaj albo po prawej. Ale halo? A nie, to są te kamyłki. No raczej tu jestem w strefie. Więc... Mopki chyba chodzą, nie? Tak. Więc mogę poczekać tutaj. Jak ta strefa dojdzie do końca, ona dużo nie bije, to wtedy mogę pobiec. No i ewentualnie zobaczyć, czy może się otworzyło, nie? Jest otwarte? Jest otwarte chyba. Dobra, idziemy. Jest otwarte. Let's go. Działa, działa. O kurde, poczekalnia jak w Darkerze. 8 minut. 8 minut, ja pierdzielę. A dobra, może szybciej pójdzie, zobaczymy. Dobra, jest ładowanko, czekałem jakieś 6 minut, więc i tak giga długo. No ale zobaczymy, jak wygląda piekło w Dungeon Bornie. Uwaga. Chyba, że mi grę wywali i się nie dowiemy. No, jestem. Ale tu nie jest piekło.
UTF? Co to jest za mapa? Ale malutka mapa, ty. Jest jakiś gigaboss na środku. Oka. Ciekawe, czy są mobki inne. Nie. Jest goblin szaman. Jezu, co tu się dzieje? O co chodzi? Jak dużo tego dziadostwa tu jest? No. Oj. Dobra, padł. Jeszcze ten. Oj. Dobra, też padł. Kurde, strasznie dużo mobów. To jest za ten druid jest takie średnie do czyszczenia tych mobów. Chyba, że może panterą bym je mógł poczyścić. Nie próbowałem jeszcze panterką czyścić. No dobra. Gdzie ja mam iść teraz? Ale mobki są takie same. Idziemy tam w środek. Zobaczymy. Pyk. Pyk. Walimy go po głowie. Strasznie mały, strasznie słaby clear ma. Ten druid. O, miecz jakiś. Idziemy sobie tam w środek, zobaczymy tego bossa, jak on wygląda. O. Szuka. Dobra, te dziadostwa. Jezu, te mobki są takie irytujące. Jak pająki w Darkerze, nie? To tutaj przynajmniej się nie respią cały czas z jakiejś bazy. Dobra, mamy kolejną brońkę. Chcemy? Ja muszę iść tego bossa zobaczyć. Jak on wygląda. O kurde. Oka. O pierdziele. O, strasznie to wygląda. I tu jest tylko ten boss? Nie, ja nie chcę go bić, bo jeszcze umrę. Ale fajnie to wygląda, no. Ta arena z tym bossem mega fajnie, bo te tutaj korytarze, to słabo to wygląda. A jak po prostu, jak pierwsza mapka, nie? Trochę więcej tam mocniejszych mobków jest, ale bez szału. Loot. Wydaje mi się, że troszkę więcej zielonych itemów. Ale trzeba by tu było przyjść na tym normal modzie, nie? Na tym trudniejszym trybie po prostu. Pewnie tu lecą giga fajne itemy. Pewnie pełno fioletowych itemów tu leci wtedy. Mam wrażenie, że tu ktoś chodzi cały czas. Pytanie, jak stąd wyjść? W sensie, no pewnie portale będą, nie? Ale... Ja muszę ogólnie przejść przez... Przez ten room z bossem? No. Okej, tylko pytanie... Czy ja tam przejdę? Czy się boss nie zagruje? Na razie jest git. Dexterity. O, mamy pod dexterity, sobie założymy od razu. Syk. Tu bym mógł przejść, ale tego się otworzyć nie da. Chyba. No nie da się. No dobra. Tu przejdę. Przejdę, ale też nie da się otworzyć. Okej. Nie zagrował się. Tutaj mogę wejść.
Uhuhu. Kumple. W ogóle mam wrażenie, że tu sam jestem. Jak mi się wydaje. Ale nie wiem. Tu łucznik jeszcze chodził. Dobra, no dalej nie wiem jak stąd wyjść, no czy będą portale? Czy co? O! Nie wiem, ja tym druidem chyba panterą powinienem tu czyścić. Łucznik by mnie strzela? Nie. Tu jest boss po lewo. Aby musiał tam przejść bardziej. Na górze są chyba jeszcze jakieś mopki. Jak ja tu na dół zaskoczę, to nie wiem czy nie zginę. Pójdę tędy. Tego łucznika zabiję sobie. O kurde, coś fioletowego poleciało. Pieniążek tylko fioletowy. Bez szału. Ale wezmę. Ty, pojawiły się jakieś portale, tylko nie wiem gdzie. Trzeba... Czy jednak portale są też na tym piętrze? Ja mam wrażenie, jakby ktoś tu chodził cały czas, ale to mopki chyba. Dobra, tu nie ma nigdzie portalu. Pójdę na górę. Oj, oj, oj. Na górze też nie ma, dobra. To idziemy na dół. Gdzieś musi być jakiś portal. Tu też nigdzie nie ma. No nie ma. Te trzy portale się pojawiły, to gdzie one są? Może w roomie z bossem? Dobra, idę zobaczyć. Aha, przy bossie jeden. Drugi tam. Ciekawe, czy ja będę w stanie go odpalić. Jak dla mnie to bossa zagruje. O, dobra, uda się. Udało się, uda się wyjść, także git. Ale mega dużo mobów. Tutaj, kurde, jakimś Death Knightem trzeba przejść. Coś, co ma dużo lepszego cleara, bo... Albo mieć po prostu lepsze itemy, nie? Bo ten mój droid na tych itemach, które miałem, no to... No kiepsko to wyglądało, kiepsko. Ale udało się wyjść. Level upik, nawet questy zrobiłem. Weekly. Coś jeszcze? O, daily pyk. Z zarobkiem jak? Też pewnie coś tam wpadło, nie? Cyk. 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 No i to sobie zostawię już. Które powinienem to porozwalać na te heirloomy. Dobra. Anuluję to. Porozwalam to po prostu na te heirloomy i tyle. To tylko zostawię. A resztę rozłożymy sobie. Czyli tak, cyk. Cyk. No i git. Także co? Tyle.